Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny odcinek z Football Managera 2024 Tottenham Hotspur. No, widzimy już na początku niespodzianki w tej 10, czy dla niektórych 11 kolejce. My gramy z Manchesterem City. To było najgorsze i najcięższe dla nas spotkanie wyjazdowe w zeszłym sezonie, jeżeli mówimy o Top 6. Manchester City zdominował nas tam totalnie. Jak będzie teraz? Zobaczymy. Mam nadzieję na lekki progres. Przegrywa Chelsea z Hull City, przegrywa Liverpool z West Hamem. Ja wiem, możemy przegrać z Manchesterem City i nie będzie to dla mnie problemem, jeżeli tylko będzie to przegrana po walce, jeżeli nie będzie tutaj głupich, fatalnych błędów. Wygrywa Arsenal, wygrywa Manchester United, no ale mamy znakomitą przewagę nad Chelsea i nad City 14 punktów. No dobrze, wybierzmy zatem skład na to spotkanie. Większych oczywiście niespodzianek nie będzie, bo nie może ich być przed takim meczem. Wygrywamy mecz z Southampton, przepraszam, z Bournemouth w Pucharze Ligi 3-1 na wyjeździe, grając składem totalnie rezerwowym. Sandoval, Jarczak w swoim debiucie zdobywa bramkę i Diego z golem po wejściu na boisko. Natomiast w tym meczu byliśmy po prostu lepsi i już dla mnie jest to wielka, wielka nagroda za wpuszczanie tych młodych zawodników na boisko. Diego, Florian Wirtz, Baquero i Francesco Pio Esposito to będą piłkarze, którzy no, będą tutaj musieli popracować nad zdobywaniem bramek w tym meczu, bowiem bardzo bym chciał, żebyśmy mecz z ekipą Manchesteru City po prostu wygrali, chociaż może być to niemożliwe. Zagramy na tym średnim pressingu i z tą troszeczkę obniżoną linią obrony, natomiast to, co zmienimy w kontekście tych ostatnich spotkań, to tu zagramy na mentalności ostrożnej. Chciałbym sprawdzić, czy będzie ona miała jakikolwiek wpływ na błędy naszych obrońców, które ja po prostu nie mogę na to patrzeć. Nie wiem, co się dzieje, ale co rusz napastnik rywala odbiera piłkę naszemu obrońcy, który powinien tą piłkę zagrać do kogokolwiek. Czy ten pressing jest pokazany w tak zły sposób i nie wiem, z czego to wynika. Spróbujemy ostrożniej, troszeczkę na tej mentalności, żeby nie było aż tak wielkiego ryzyka w grze naszych piłkarzy. Zobaczymy, co z tego będzie. Jak mówię, ja oczekuję walki, jeśli chodzi o ten mecz. Możemy ten mecz przegrać, nie ma problemu, ale nie w takim stylu jak w zeszłym sezonie, czyli nie oddając ani jednego celnego strzału na Etihad. Po tym meczu mamy Fenerbahce u siebie, czyli ostatni mecz, który może uratować nam Ligę Mistrzów. Mecz, którego jeśli nie wygramy, no to ten pociąg z europejskimi pucharami może nam odjechać już na zawsze. Joro, zaczynamy. W ciemnych strojach oczywiście ekipa Kogutów, na błękitno Manchester i to jest ta sytuacja, czyli ma teraz Karamoko piłkę, o czym Wam chcę powiedzieć, mnóstwo ma czasu i dobiega do niego Faye i odbiera mu piłkę. Tych sytuacji jest ostatnio tak dużo i nie wiem zupełnie, co z tym zrobić. Karamoko, zobaczymy, czy w tym meczu będą takie sytuacje, bo pamiętam, że w poprzednim meczu z City to się działo. Co będzie teraz? Zobaczymy. Może trzeba troszkę ostrożniej, może troszeczkę trzeba z mniejszym ryzykiem, nie wiem, walczymy. Folorunsho, Luis, oczywiście Manchester City bardzo mocny. To, że oni są poza pierwszą ósemką, to jest kompletna niespodzianka. To jest dla nich, no, katastrofa. Z takim składem nie ma prawa Manchester City być tak nisko. No ale są. Folorunsho, no i Schulz tutaj tą piłkę sparował na poprzeczkę. Bardzo trudny strzał dla tego niemieckiego bramkarza, no ale udało się obronić. Lecimy z kontrą. Francesco Pio Esposito, Florian Wirtz. Czy z tego coś się urodzi? No nie, bo Florian był na pozycji spalonej. Szósta minuta meczu, na razie pierwszy strzał po stronie Manchesteru City, no i to jest znowu strata, ale odzyskuje Joro. Esposito zagrywa do Locadii, Locadia w narożniku pola karnego, Locadia i Trubino bronił, bardzo dobry strzał Holendra. Oczywiście strata piłki w takiej sytuacji jest rzeczą, okej, naturalną, prawda? Tutaj mówimy o stracie Haalanda, bo zaraz zanim pojawia się Joro, on się jeszcze nie obraca, traci piłkę. Nie ma tego czasu. No ale są sytuacje, w których ten czas jest. I mimo wszystko te piłki są tracone. Może do takiej sytuacji dzisiaj dojdzie. Będziemy to sobie analizować. Wirtz w pole karne. Jest tam Leny Joro, ale Trubin uprzedza zawodnika z Francji. No i oczywiście piłkę
Łapię. Na razie po jednej sytuacji, chociaż mam takie wrażenie, że my mieliśmy troszkę lepszą tą sytuację, że ten strzał jednak, chociaż okej, no były porównywalne, ale Locadia naprawdę dobrze się zachował, próbując pokonać goalkeepera Manchesteru City. 15 minuta meczu, na razie mamy wynik 0-0 na Etihad Stadium, nie ma tej dominacji. Póki co jeszcze Manchesteru City, która miała miejsce w tym meczu poprzednim, no ale tutaj się można spodziewać wszystkiego, to są naprawdę kapitalni piłkarze, na pewno nie na miejsce ósme w tym momencie, to tu powinna być walka o mistrzostwo, ale tracą te punkty gracze Manchesteru City, tracą punkty z tymi słabszymi rywalami. No nie wiem, z czego to wynika, ale to już jest nie mój problem. Wynik jest dobry, z takim wynikiem możemy wracać do Londynu i przygotować się do meczu z Fenerbahce, ale mam takie poczucie, że tutaj jeszcze nie jest koniec. Ta nasza mentalność ostrożna powoduje jednak, że tych sytuacji nie ma dużo, ale też bardzo dobrze potrafimy zamortyzować uderzenia City. W sensie, no nie ma tych akcji City. Na razie oni mają expected goals 0.19. Jest to absolutnym niczym na ten moment. No więc jeżeli tak zostanie, to będzie idealnie. No ja tutaj nie potrzebuję lepszego spotkania. Tu się może totalnie nic nie dziać. Dla nas cel jest jeden. Obrona tytułu mistrza Anglii w tym momencie, bo mówiłem o tej pierwszej trójce, że chcemy tam być przed sezonem, ok, ale teraz jak patrzę na dyspozycję pozostałych ekip i na to, że one, o Jezu, w tak fatalny sposób tracą punkty, no to można tu chyba się pokusić o obronę tytułu mistrzowskiego. Co mówię, dla mnie byłoby naprawdę wielkim wyczynem. Javi Guerra, przed pole karne, Folorunso, będzie uderzał, ale tam nie trafia w bramkę. Na razie też dobre spotkanie ma Schulz, który obronił 3 strzały już piłkarzy Manchesteru City. No my na razie nie potrafimy tutaj absolutnie nic zrobić. Jeden strzał, jeden celny, ale to nie jest taka dominacja City, jaka miała miejsce w poprzednim sezonie. Gramy troszkę bezpieczniej. Dla nas wynik jest ok. 0-0 jest w porządku, jest dobrze, nie będziemy tu niczego zmieniać. Tej Sheira troszkę podmęczony. Pierini pewnie wejdzie w drugiej połowie, ale chyba jeszcze nie teraz. Chociaż w zasadzie można by go było już wprowadzić. To jest zawodnik absolutnie już teraz gotowy do gry w pierwszym składzie. Ten jego rozwój naprawdę dobrze wygląda. Miarowo i systematycznie w górę. Dobra, rozpoczynamy drugą połowę tego meczu. A na boisko wchodzi Hector Ford. Za Guardiola, u nas też zmiana, 46 minuta. Zaczynamy drugą połowę. No oby ona wyglądała jak pierwsza, czyli na spokojnie. No ale pewnie City tu będzie chciało przyspieszyć w tym meczu. Tipple wycofuje piłkę do Trubina, ten od razu do Hectora Forta, który ma siłę, bo przecież dopiero co wszedł na boisko. Andrej Santos, zobaczmy, jest piłka do środka. Tutaj Luis nie ma doskoku, ale z tej akcji nic nie będzie. Czekamy zatem na kolejne. Faye, Luis, zobaczmy, Manchester City w ataku. No, trzeba by tu się było, kurczę, chyba obudzić. Luis, pod pole karne, Faye, Pereira, Faye, no nie, tutaj absolutnie bramka wpaść nie może. Zabezpieczone te wszystkie drogi ewentualnego podania do Haalanda, stąd te strzały z dystansu, których było już 3. Jak widzimy na mapie strzałów, u nas jedyny strzał, który oddał Jarston Locadia na początku tego spotkania. No mógł to być strzał, który zaskoczy Trubina, ale dobrze zachował się bramkarz z Ukrainy, wszak jest to fachowiec klasy najwyższej. No i mamy Locadię, mamy piłkę pod polem karnym Manchesteru City. Locadia do Pieriniego, tutaj jest Diego, nie stracić teraz w jakiś głupi, totalnie niewymuszony sposób. Pierini teraz do Lenego Joro, Leny Joro do Karamoko będzie rozgrywał z Pierinim, no ale jest ten nacisk piłkarzy Manchesteru City, oni tak wysoko nie wychodzą, ale jednak bardzo mocno pilnują. Diego do Esposito, przyspieszamy, Florian Wirtz, Locadia, Pierini w polu karnym, Pierini, aj, dlaczego on nie dograł tej piłki do Esposito, czekał tam niepilnowany, był taki moment, aż oplułem monitor, była taka sekunda, jedna jedyna, gdzie można było tą piłkę dograć i byłoby dwóch Włochów bohaterami tego meczu. Niestety się nie udało, ale okej. Dobrze, że ta akcja się w ogóle zdarzyła, bo ona przełamała tą troszeczkę taką lekką jednak optyczną dominację City, prawda? Trubin piąstkuje, troszkę niepewnie, ale piłkę przejął Erling Haaland. Ten jak się rozpędzi, to nawet on ma chyba już 33 lata. Ale to tutaj Locadia, jak dziecku zabrał piłkę. Udogi. Co robi Locadia na lewej stronie, nie wiem, ale musi teraz wracać na prawą, bo tam jest dziura. Leny Joro do Locadii, który wracał i w tą akcję się wmieszał chcąc nie chcąc. Florian Wirtz
Diego pod polem karnym uderza nad poprzeczką. Dobra, próba tego strzału, tam już Bakero leciał, bo myślał, że może piłka się od poprzeczki odbije i Trubin zaczyna krótkim podaniem do Forta. Więc Manchester City... O, Esposito! No tutaj też takie zachowanie, no... Nie mają prawa się rzeczy dziać takie na takim poziomie, czy takie podanie teraz, tak? No to, co stracił Ford, to jest absolutna katastrofa. Ja o tym mówię, no tego jest za dużo. Oczywiście, tacy obrońcy popełniają takie błędy. To nawet takie błędy się zdarzały swego czasu Van Dijkowi. Ale nieco mecz, czy nieco drugi mecz, no to jest fatalne. Absolutnie jest to złe. Dobra, zrobimy sobie jakąś małą zmianę. Bojaźliwy Diego. Wejdzie na boisko Kramer. To może dźwignąć. I wejdzie na boisko już nikt. Myślę nad Bakero, żeby go zmienić. Może Sandoval za Esposito. On w dobrej formie jest ostatnio. On jest w dobrej formie. Nawet go ostatnio chwaliłem za występy. Myślę, że może Włocha zmienić. I ta szybkość, którą teraz będziemy w ataku demonstrować. No bo jak wchodzi Sandoval za Esposito, to zmienia się też oblicze troszkę ataku i ta gra... wiadomo, bo to teraz Bakero i Sandoval bardzo szybcy piłkarze, to się może troszkę zmienić. A zróbmy jeszcze jeden manewr. Okej. Już teraz braknie tej szybkości, ale będzie niżej ona. 71 minuta. Wynik absolutnie dla nas kapitalny. To znaczy my wciąż byśmy pozostawali zespołem bez porażki. Z 5 punktami przewagi nad United. I z 8 nad Liverpoolem. Dalej to już nawet nie wspominam, bo tam jest dramat. Arsenal po prostu. Chelsea to jest w ogóle 14 punktów. Ale uważajmy teraz. Może być sytuacja. Boczna siatka, Haaland. Tutaj oczywiście sytuacja była. I była nawet niezła. No ale nie poradził sobie Erling. Z tym strzałem. Mamy 81 minutę. I cały czas na Etihad 0-0. Ta mentalność ostrożna być może była dobrym wyborem. My tutaj też nie do końca przyjechaliśmy po 3 punkty, które fajnie by było zdobyć, ale to są takie mecze, gdzie gra top 6, jak idziesz na wyjazd, to przywozisz punkt i jesteś kurwa zadowolony. Po prostu jesteś zadowolony. Ta przewaga kadrowa nie ma jej na City, także tutaj absolutnie remis jest dla nas kapitalnym wynikiem. Brawo Tottenham. Pozostaniemy po najcięższym prawdopodobnie meczu wyjazdowym. No Liverpool będzie jeszcze ciężki. Zespołem bez porażki, chyba, że... Jeszcze coś tu się wydarzy. Tipple. No kończ, panie sędzio. Dobrze, dobrze. To jest zwycięski remis Tottenhamu. To jest remis, który powoduje, że Tottenham pozostaje liderem. Ale jest naprawdę dobrze. Jestem dumny. Jestem dumny z postawy naszego zespołu. A jeszcze bardziej będę dumny, kiedy wygramy z Fenerbahce za 4 dni. Oby się to udało. Hull City u siebie. 10 spotkań bez porażki. Wow. To jest coś pięknego. Okej, okay, Fenerbahce oczywiście, powiem tak, mamy taką, a nie inną sytuację w Lidze Mistrzów, mamy 0 punktów po 3 meczach, jak nie wygramy zaraz z Fenerbahce, to nasza przygoda za moment się może skończyć, tutaj, prawda? To jakby jesteśmy tego świadomi. Dlaczego tu w treningu jest obrona? To tak być nie może. Tutaj musi być wykorzystywanie sytuacji, stwarzanie sytuacji i faza przejścia pressingu. Wracamy do mentalności już w tym momencie pozytywnej na ten mecz i spróbujemy tutaj pokonać zespół turecki. Oby nie było znowu takich anomalii jak w meczu z Olympiakosem. Oby tutaj na spokojnie jak w meczu z Watfordem wygrać 5-0. No bo tak przewaga nasza kadrowa taka jest nad Fenerbahce. Znaczy my tu spokojnie powinniśmy wygrać ten mecz i absolutnie nie ma tu żadnych wątpliwości. Tak wygląda liga. No, ostatnim jesteśmy... Liverpool przegrał oczywiście z West Hamem, więc my jesteśmy ostatnim niepokonanym zespołem. Z różnicą bramek naprawdę dobrą. Bo tylko 5 goli stracił Tottenham w lidze. Jak to wygląda dobrze. Jak to wygląda wspaniale. Jak to wygląda zupełnie inaczej niż to, co my prezentujemy w Lidze Mistrzów. Po prostu nie da się tego w ogóle w żaden sposób porównać. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Bent dobrze się rozwija. Tak jest. Dzisiaj na pewno zagra, bo ostatnio w lidze nie grał, więc będzie go trzeba tutaj z Fenerbahce wykorzystać. Gueye. Dobra. I Alkir z Eindhoven. To jest Katarczyk. Zobaczcie. Defensywny pomocnik. Co to jest za piłkarz? Co to jest za gracz? Natomiast ten Gueye
mogący biegać i po prawej, i po lewej stronie, też byłby fajnym i ciekawym nabytkiem. No musimy już szukać opcji za Destiniego Udogi. Taka jest prawda, bo jemu się kończy kontrakt i on po tym kontrakcie opuści Tottenham i pewnie powędruje do, nie wiem, Arabia, Inter. Takie jakieś mnie tutaj głosy dochodzą, że jego agent próbuje się z tymi klubami porozumieć. Mamy piłkarza w 11 kolejki, to jest Roman Alves. Naprawdę fajnie wystrzelił ten piłkarz. To jest chyba nasz najlepszy w tym momencie obrońca. No Karamoko też jest w porządku, ale bardziej z Alvesa jestem zadowolony. No dobra, Lech Poznań gra na wyjeździe z Feyenoordem i przegrywa 3-1. Wygrywa Chelsea, przegrywa Real, remisuje City, wygrywa Liverpool, wygrywa też Arsenal. Jesteśmy najgorszym angielskim zespołem w Champions League. W ogóle jesteśmy najgorszym zespołem. To trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Ważne, że City remis. No naprawdę to mistrzostwo jest na wyciągnięcie ręki. Obrona tego tytułu. Co prawda to nawet nie jest... To jest nawet nie jedna trzecia sezonu. Ale wygląda to znakomicie, no. No nie można tego popsuć. Po prostu nie można tego zepsuć. Dobra. Skład na Fenerbahce. Schulz. Karamoko, Joro, Roman Alves. Chyba będzie podstawowy. Co jest kolejne? Kolejne jest Newcastle. Za 3 dni. Za 3 dni. To bardzo mało czasu, ale Liga Mistrzów jest w tym momencie dla mnie dosyć ważna. Bent, Diego, Wirtz, Esposito. Ok. No nic, to będziemy kombinować ze zmianami oczywiście. Może nawet Ciesielski znowu wejdzie na boisko. Kto wie, kto wie. Zależy wszystko od tego, jak ten mecz będzie wyglądał, jak też będzie wyglądał wynik tego spotkania. Gramy Fenerbahce, ratunek, tak? To jest ostatni mecz. To jest ostatni mecz, który może nas tutaj poprowadzić do playoffów, no bo nic innego już tu nie zdobędziemy. 3 mecze przegraliśmy z Olympiakosem, z Paris Saint-Germain i oczywiście z Lipskiem na wyjeździe, 4-6, piękny mecz, hokejowy wynik, natomiast no tutaj już nie ma śmichów, nie ma chichów, trzeba wygrać z Fenerbahce i rozpocząć drogę po playoffy, najlepiej po tą górną połowę, ale tam potrzeba, no ze 4 minimum zwycięstwa były potrzebne, a jeszcze mamy Barcelonę, jeszcze mamy mocne Lazio na wyjeździe, więc no tutaj sprawa jest ciężka. Leny Joro rozpoczyna Tottenham, oczywiście my na biało tutaj i ta akcja inicjowana przez Karamoko do Lokadi. Jest Diego, Diego rozpędza Wirtza, Wirtz po lukarnym, Wirtz do Esposito, Esposito broni Ross. Dobrze. To są takie dobre początki tego meczu, kiedy absolutnie musi być zdominowana ekipa z Turcji, tu nie ma innego wyjścia, ale City 0-0, jak się cieszę, że to się udało. Joro obok słupka. Cieszę się, że to się udało, bo bardzo nie chcę, nie lubię przegrywać. Kurczę, jak już tak długo ciągnę tą bez porażki te mecze w Premier League, no to warto by było dalej już to też jakby celebrować. Udogi do Esposito. Bardzo mocno cofnął się Włoch. Tutaj w roli teraz rozgrywającego święty Francesco. Alves, Leny Joro. No wygląda na to, że będzie taka pełna dominacja w tym meczu Tottenhamu i na to liczę wreszcie w tej Champions League. Florian Wirtz, Diego. Esposito nie ma spalonego, ale obok bramki. Kolejna sytuacja zmarnowana przez Włocha. Już 4 strzały. No może to być taki mecz jak z Watford, czyli duża, duża przewaga. Będzie dośrodkowanie Wirtza. My mamy te możliwości w Champions League. Czyli ja cały czas wierzę w tą drużynę. Słupek Esposito. Ja pierdzielę. Trzecia. Esposito po 7 minutach mógł mieć hat-tricka. Ja wierzę w tą drużynę, bo tu jest ekipa na ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Nie mam co do tego wątpliwości. Natomiast no po prostu coś tam chyba w głowach nie gra momentami. No bo ja nie mogę sobie wytłumaczyć inaczej meczów z Olympiakosem i z Lipskiem. Czy można przegrać z PSG, ale też był wyrównany mecz. Esposito. Giarston Locadia, Florian Wirtz i mamy bramkę po rykoszecie, ale zasługujemy na nią, no taka jest prawda, tak? To jest 8 minuta, to jest strzał numer 6, w zasadzie co minutę oddajemy groźny strzał na bramkę Rosa. Przydałoby się wygrać wysoko, wiadomo, że różnica bramek dla nas w tym momencie minus 6 jest mocno niekorzystna, a ona będzie miała znaczenie, być może, kiedy będziemy musieli walczyć o miejsca 9-16. Ona może mieć duże, duże znaczenie.
Więc po prostu to strzelajmy jak najwięcej, tak? Lokadia. Chociaż będą zmiany, no bo za chwilę Newcastle. Karamoko. Karamoko do Diego. Diego tutaj będzie rozgrywał z Bentem. Bent do Wirca. Ten do Esposito, ale Zilkowicz tam zagrywa do Rosa. Zresztą był spalony, więc nie ma tu za bardzo o czym mówić. 15 minut za nami. Prowadzimy 1-0. Jest dobrze. Jest dobrze. No, dawno takiego czegoś nie widzieliśmy. Oczywiście ten wynik nie da nam jeszcze awansu do strefy playoff. No ale Benfica zakładam, że też można wygrać. Aarhus też można wygrać. Nie wiem co z Barcą i z Lazio. Barcę na pewno obejrzymy, bo gramy u siebie. Będzie szansa na zwycięstwo. Lokadia, Wirtz. Kolejna sytuacja zmarnowana. Dobra sytuacja. Alves. Jeszcze Udogi. Udogi. Prawa noga. Mamy tutaj Lenego Joro. Ten odgrywa piłkę do Pieriniego. Pierini do Lokadii. Lokadia w polu karnym. Jest Esposito, ale za mocno tą piłkę Lokadia mu zagrał i wygonił Włocha za bardzo na lewą stronę. 21 minuta meczu. Mamy cały czas wynik 1-0 dla Tottenhamu. Baturina i broni Schulz. No, to jest, widzicie? Pierwszy strzał. Schulz jeszcze nie rozgrzany, a już musiał interweniować. Baturina. Będzie dośrodkowanie. Piłka odchodząca. Jest Bosel. Boseli. Nie wierzę po prostu. Czasami, no ja nie wiem, co z tym zrobić. Ja nie wiem. Bo co ja mam zrobić, jeżeli my nie wykorzystujemy tylu dogodnych sytuacji, co w meczach ligowych? No tu jest coś niesamowitego w tej Lidze Mistrzów. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Że my nie prowadzimy 5-0 w tym momencie, tylko remisujemy 1-1. Ja nie wiem, czy, ja nie wiem, co ten, to jest pierwszy skład. On powinien tutaj już wygrywać. Statystyki wszystkie pokazują, że mamy pełną kontrolę i dominację w tym meczu. A mimo wszystko remisujemy. Niebywałe to jest. To jest niebywałe, ale Lech Poznań jest wyżej w tabeli niż my. Elfsborg jest wyżej. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Coś nie gryzie nam ta Europa. Nie wiem, czy... Nie wiem. Nie wiem. Kurwa, nie wiem. Naprawdę. W lidze angielskiej niszczymy. A tutaj jest po prostu gol. Esposito. Nie wiem, poczekamy na decyzję. Mógł tam być spalony, bo był bardzo blisko Esposito bramki. Zaraz będzie weryfikacja. Lepiej, żeby był gol. Jest gol. Jest gol i 16 gol Esposito w tym sezonie, a mamy dopiero listopad. Więc naprawdę zacnie to wygląda w przypadku Włocha. No tu muszą wpadać kolejne bramki dla Kogutów. Nie ma innej po prostu opcji. No na takim expected goals to jest coś niewyobrażalnie... Okej. Zamykamy temat, bo po prostu brakuje mi słów, tak? Nie jestem w stanie sobie jakby wytłumaczyć tego wszystkiego, ani wam. Że każdy strzał właściwie wpada do bramki. 45 minuta. Tottenham Fenerbahce 2-1 i chyba tym wynikiem, chociaż jeszcze Diego będzie uderzał. Tak, zakończymy pierwszą połowę. No w drugiej liczymy na to, że jakieś bramki wpadną. Powstrzymam się ze zmianami jak najdłużej. Wiadomo, bo tutaj już nie możemy ryzykować straty punktów. Kosztowałaby nas ona zbyt wiele. Czy nie wchodzi w grę w ogóle, żebyśmy my byli od 17 do 24 miejsca tutaj, tak? My musimy być tu wyżej. Bo to będzie po prostu złe losowanie dla nas. I tak już lipa jest, że w tych playoffach zagramy. Bo znowu będziemy nierozstawieni w losowaniu 1/8 finału, jeżeli te playoffy wygramy. No więc to jakby nie wchodzi w grę. To strzał był? Czy to co to było teraz? Nie wiem. Lokadia 8-0 ocena. Ale gra naprawdę dobry mecz. Wirtz podobnie Esposito. Troszkę gorzej wygląda Bent i Udogi, ale te zmiany nadejdą, tylko potrzebujemy gola. Najlepiej dwóch. Wirtz, zobaczmy, jest tutaj dobra, szybka akcja Londyńczyków. Bent, to musi być gol, nie ma bramki, nikt tego nie przeciął. Jeszcze Diego, który piłkę traci. Mamy tutaj Lenego Joro z żółtą kartką, musi uważać. Jest oczywiście Alves, mamy Udogiego. 49 minuta, Udogi na wysokości pola karnego. No to jest idealny moment, żeby zdobyć trzecią bramkę. Alves, Bent! Nie, zablokowane uderzenie, nic z tego chyba nie będzie. No chyba, że Karamoko jeszcze tutaj zagra, nie zagra. Nie błyśnie jakimś genialnym podaniem. No Chelsea po 4 meczach, tu jest znowu odwrotna sytuacja, tak? W lidze Chelsea jest totalnie słaba, a w Lidze Mistrzów mają po 4 kolejkach 12 punktów. Komplet. Lokadia do Pieriniego, jest tutaj Florian Wirtz. Mamy Diego!
fatalne uderzenie. Miał piłkę wystawioną jak na tacy. Lepiej się nie da. Lepiej, żebyśmy też tą bramkę zdobyli, bo jak Fenerbahce zdobędzie gola numer 2, to ja wyjdę z siebie. Wirc, zagranie do Benta. Bent przed polem karnym, mamy Wirca, mamy Karamoko. No duży tłok, nie było tam jak strzelić za bardzo, ale Karamoko strzał oddał. Minimalnie jednak niecelny. 55. minuta spotkania. Tottenham, Fenerbahce 2-1. No i czekamy. Czekamy na to, co się tu może jeszcze w tym spotkaniu dobrego lub nie wydarzyć. 59. minuta. Pół godzinki do końca. Zmienimy zaraz Benta, bo wygląda nie najlepiej. Zmieni go Diego. Wejdzie na boisko oczywiście Bakero. Wpuścimy Teixeirę za Pieriniego. No i to nie są zmiany młodych zawodników, tak? Tutaj absolutnie nasza jakość powinna wzrosnąć. I tu się raczej nie martwię. Diego. Diego pod polem karnym zagrywa do Lokadi. Lokadia do Udogiego. To musi być gol. Destiny Udogi. 3-1. No i w tym momencie możemy dokonać zmiany na skrzydłach, na wahadłach, czyli Simon Jones, młody zawodnik, oj, żeby znowu nie było lipy, i na prawą stronę Pete Dürrhist. Oczywiście chodzi o to, żeby przed Newcastle i Udogi, i Lokadia byli gotowi do gry w 100%, bo tam już trzeba wygrać mecz. Tu mamy 3-1. No i zobaczmy, czy będziemy mieli kazus po zmianach tego, co mieliśmy z Olympiakosem. Oby nie. Oby nie. Trzy punkty, no, byłyby dla nas naprawdę zbawienne. Diego do Francesco Pio Esposito. Ten tutaj, on dobrze tą piłkę holuje, rozgrywa. To jest taki Lewandowski trochę. Diego. Diego pod polem karnym. Diego. Diego, ale o, jak huknął pan Diego tutaj, to absolutnie nie było co zbierać tam w trybunach. No dobrze. Jest na razie dobrze. No na razie, bo 25 minut to jest bardzo, bardzo dużo czasu. Diego do Bakero. Bakero teraz pod polem karnym, Bakero do Wirca, no i to trzeba zamknąć, panie Florianie. Tu powinno być 4-1, no ale dobrze, jest 3. 3 mi wystarczy. 3 punkty. 3 punkty to jest najważniejsza dla nas rzecz. Tymi 3 punktami, może być karny i kolejna szansa dla Esposito. Tymi 3 punktami możemy sobie otworzyć drogę do zwycięstw. Uwierzyć w to, że możemy zwyciężać, tak? Benfica co prawda będzie mocniejszym rywalem niż Fenerbahce, ale wciąż w meczu z Portugalczykami pozostaniemy faworytami. W zeszłym sezonie bardzo wysoko pokonaliśmy Porto. Esposito, 17 gol. 17 gol w tym sezonie. Co ten chłop robi? Wiadomo, karny, ale karny też trzeba strzelić. Szczególnie w FM-ie, kiedy tak bardzo często te karne nie wpadają. 69. minuta już jest w zasadzie po meczu, więc możemy wprowadzić wielkiego Bartka Ciesielskiego na boisko. Zawodnika, który ostatnio dał asystę w meczu z Watfordem. Może i dzisiaj coś ciekawego będzie. Dostanie ten chłopak ponad 20 minut w meczu Champions League. Kolejnym zresztą dla niego. Także tutaj się już chyba nic złego nie stanie. Czy on znowu wolałby być na ławce? Tak. Wolałby zostać na ławce, ale jest w szczytowej formie. Zobaczymy. Co za gość? Czemu on się tak smuci? Czemu on tak nie chce grać? Kurde, boi się. Nie wierzy chyba za bardzo jeszcze w swoje możliwości i w swoje umiejętności. Tak mi się wydaje. 10 minut do końca. Już wiemy, że Tottenham dopiero w 4. kolejce, ale jednak zdobędzie swoje pierwsze 3 punkty. No bo nie wierzę, że tutaj się coś zmieni. I to jest bardzo dobra wiadomość. Jak mówię, trzeba wygrać z Benficą, trzeba wygrać z Aarhus. To by było 9 punktów, ale dobrze by też było pokonać Barcelonę u siebie albo wygrać z Lazio. Obydwa mecze ciężkie. W ogóle mamy ciężki terminarz, no bo Lipsk, mistrz Niemiec, PSG, Lazio, które jest bardzo mocne, no i Barcelona. O, mamy tutaj Bakero. Bakero, szansa na 5. bramkę w tym meczu. Bakero w polu karnym. Jones, Bakero, Diego, mamy Teixeirę, Ciesielski, Teixeira, jakby strzelił, miałby Polak drugą asystę w tym sezonie. Było blisko. Ale widzimy, dominacja totalna. Tak właśnie powinny wyglądać mecze z Olympiakosem na przykład i z Fenerbahce. Tutaj no, ale popsuliśmy. Popsuliśmy to być może na własne życzenie, być może nie. No tu już wszystko wraca do normy. Bakero, ale chyba był offside. Tak mi się coś wydaje, że tutaj jednak musimy zaakceptować chyba spalonego. Czekamy. Tak, jest spalony. Dobrze widziałem.
Bakero był naprawdę najbardziej wysuniętym piłkarzem. Zobaczmy powtórkę. No, minimalnie, tam może 25 cm, ale spalony to spalony. My tu nie mamy się co denerwować. Prowadzimy 4 do 1, nic nam nie grozi. Więc, no cóż, w kolejnym odcinku spotkamy się chyba przy okazji meczu z Barceloną, tak mi się wydaje. Trzeba tą karierkę pchnąć do przodu. Zobaczymy, co tutaj z tego jeszcze wyjdzie. Liczę na zwycięstwo już, kiedy będę grał z Benficą, wiadoma sprawa. Schulz. Tutaj no, jak popatrzymy na statystyki, no to nie ma o czym mówić, tak? To jest mecz no, do wygrania i zwykły dzień w biurze. Mamy asysty, dwie Lokadi kolejne. Mamy Floriana Wirca, który jest MVP tego meczu. No i super, podobało mi się, dobra robota. Wracamy na zwycięską ścieżkę w Lidze Mistrzów. Bardzo późno, ale jednak, jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. A tu mamy Polaka, Kacpra Skrzypczaka z Nicei, wypożyczonego do zespołu, z którym się niebawem zmierzymy, więc pochwalimy Wirca oczywiście, bo to jest kolejny dobry mecz. Widzę, że Aston Villa wciąż obserwuje nam tutaj Bakero. Esposito już bramek 17 w 15 meczach, Bakero 5, Sandoval 2, 5 goli Diego, 8 asyst Lokadi. Przypomnę, że w zeszłym sezonie miał ich 23. 23 asysty. Niebywała sytuacja. Jak tam rozwój? No, tutaj już zahaczamy pewnie o końcówkę tego potencjału jego, ale coś myślę, że jeszcze z niego się wykrzesa. No dobrze, dziękuję Wam serdecznie za odcinek. Jak mówię, o Barcelona-Chelsea. Idealny dwumecz na kolejne spotkanie w kolejnym odcinku. A za dzisiaj serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, dużo zdrówka. Cześć!